rzeczy, a dla mnie to jest takie, takie szczególne. Dokładnie w tym miejscu stał Heinrich Himmler, a dwa miesiące po nim, dokładnie w tym miejscu stał Adolf Hitler. Obserwowali przedpola i planowali podbój całego świata. Nie wierzyli w to, że dwa lata później nastąpi kres ich panowania. Hitler prawdopodobnie czuł się w tym momencie wcieleniem, reinkarnacją. No tak jak Himmler czuł się, że jest reinkarnacją Henryka II, Hitler prawdopodobnie uważał się za Jungingena. No nie chce mi się w to wierzyć, ale przekazy tych nazistów, których ostatnio poznałem, którzy w to głęboko wierzą, oni głęboko właśnie też bardzo wierzą w ten przekaz, no niech im będzie, no ja po prostu do tego nie przykładam ręki, ale sam fakt, że stał dokładnie w tym miejscu, zanim wieża została zburzona w 1945 roku, obserwował przedpola dokładnie w ten sam sposób, jak wielki następca Ulricha von Jungingena, widząc nadciągającą nawałnicę króla Jagiełły od tamtej strony. Było to przerażenie. W 1945 roku wartownicy, którzy stali na wieży, obserwowali 460 rosyjskich czołgów, które zbliżały się z tamtej strony. Pierwsze pociski wystrzelone przez artylerię rosyjską zmiotły punkt obserwacyjny na tej wieży. Było to tutaj niewyczynowo, tylko w momencie ogłoszeniem Malborka twierdzą, było równe z podpisaniem wyroku śmierci na to miasto. Także dowódcy nawet w ostatnim momencie troszeczkę się sprzeciwiali, ale nie mieli prawdopodobnie innego wyjścia. Od strony Tczewa zbliżali się Rosjanie. Tu, od tamtej strony nadjeżdżali Rosjanie. Rzeką spływały rosyjskie barki z desantem. Także to miasto i opór tego miasta nie miał najmniejszego sensu. W pewnym momencie, to też jest trochę takie kuriozalne i dziwne, Rosjanie sami wysyłają petycję, że nie chcą walczyć o zamek, nie chcą go niszczyć. Dlaczego? Czy już coś wiedzą w tym momencie, czy przypuszczają, że coś tutaj może być schowane. I Rosjanie, którzy prowadzą ostrzał, niszczą tą wieżę, niszczą tamte części, a oszczędzają dziedziniec i oszczędzają miejsce, gdzie znajduje się ta studnia, którą wam wcześniej pokazywałem. O co tu do końca chodzi, żaden przewodnik jak zwykle w takim miejscu nigdy mi tego nie powie i nie wyjaśni. Także znowuż dociekanie tego, co chcemy wiedzieć, musimy tylko sami pozostawić swoje własne interpretacje, czytać książki, rozmawiać z ludźmi. I do końca w sumie też nic nie wiem.